tą małą, jakbyśmy przypytali? Ja nie wiem, czy ja bym chyba już po 5 sekundach chyba wracał. Ja bym nie zaraz. No, tu jest czat dobry. Tyle ludzi tam. No, ludzi, pełna łódka. Ale kurja. Ale klimat. Wow. Wow, co za śmieszny port. Znaczy się nie tyle śmieszny, co po prostu taki azjatycki, taki tajski, taki trochę wietnamski, trochę taki ulala, taki trochę mało europejski. Kurczaki, ale miejsce. Ostatnie 2 lata temu, jak płynąłem na Pipi, to był zupełnie inny port. To był taki port w mieście, taki ładny port. A ten port jest taki egzotyczny, bym powiedział. Egzotyczne miejsce. Ale fajnie, ale bardzo fajnie. Bardzo tak kameralnie, bym powiedział. Emi, a ten pan wie, gdzie idzie? Chyba wie, co? Ja nie wiem, ale to... Nie, no raczej nie, to nie jest speedboat. Wątpię, to nie, no to musi być porządna fura, szybka, taka jak tu. Za krzakami. Kurde, ale wiesz co, tutaj jest przynajmniej taki malutki porcik, nie ma zamieszania, bo tam, gdzie ja byłem 2 lata temu, to było tak w cholerę ludzi. Wiele osób było, wiesz, jedni byli na jedną wycieczkę, drudzy byli na drugą wycieczkę. Wszyscy się w grupach musieli łączyć, kombinować, wiesz, było takie zamieszanie. Ci tu, ci tam, ci opaski, żeby się nie pogubić. A tu, kurczę, jest tak, że tak powiem, słabo, ale za to na spokojnie. Tylko my, jedna para, jedna grupa, parę osób, elegancko. O, tu jest speedboat, hello. Tam jest speedboat, patrz jakiego mają tego na górze, na dachu. Ja pierniczę, to dla ciebie chyba, żebyś sobie mogła później popływać. Ja cię. Jak tam? Fajnie, nie? No. Elegancko. Bay. 2 lata temu jeszcze nie można było tutaj przepłynąć, a w tym roku już można. Zobaczcie. No. Yeah. Ale popatrz, jakie tu jest spokojne morze, nie? A tam gdzie my płynęliśmy, no. Wow. Ale pięknie. Idziemy tam. Welcome to Maya Bay. Wow. Ale czat. Byliśmy na tej plaży, pamiętam. Tak. Czekajcie, schowajmy sobie to buty. Zostawmy. No, na Zanzibarze była podobna. Ale tu jest naprawdę pięknie, to jest tak pięknie, takie piękne miejsce, Maya Bay, Maya Bay. Jak będziecie kiedyś w Tajlandii, naprawdę, przypłyńcie tutaj na Maya Bay. No niesamowita plaża, przepiękne miejsce, przepiękny widok, woda, przepiękne kolory, góry, takie wielkie góry, naprawdę, patrzcie, jakie wielkie góry. Piaseczek, gdzie nigdzie takiego pięknego piasku na świecie nie ma, naprawdę. Ja pierdzielę, cudowne miejsce. I jeszcze na dodatek można pooglądać małe rekinki. Dzieci małych, znaczy dzieci dużych rekinów, ale małe dzieci. Jodzie, ale czad. Ale czad. Małe rekiny. Dzieci małych rekinów. Wow. Ale czad. Patrz jak blisko, patrz jak blisko. Patrz jak blisko. Wow. Wow.
Kurwa. Ale tu jest żad. Dosłownie tak buja, to jest takie zamieszanie, tyle ludzi. Kurde, patrzcie się, ten tutaj budkę trzyma, ta kurde na hama, żeby nie odbywała, żeby ludzie mogli wyjść, żeby nie wpaść tutaj, z tej strony wchodzi w cholerę ludzi. Tam wchodzą, tu wchodzą, co tu się dzieje? Wow, tam ludzie czekają. To teraz, kiedy są takie czasy, kiedy jest mało turystów, to co tutaj się musiało dziać, kiedy były tłumy? Kiedy były tłumy, to ja sobie tutaj po prostu nie wyobrażam, co tu się musiało dziać. Ale czad, ale zamieszanie. Patrzcie, tam ludzi w kolejce stoi. Masakra, co? No. Jedyne, najlepsze rozwiązanie to siedzieć. Po prostu siedzieć, bo tak buja, że można pawia puścić. No bo nasz pan tak szybko jechał. Ale czad. Szukamy naszej łódki. O, jest tam nasza łódka z tym. Nasza łódka jest ta z łabędziem. Speedboat. Trochę mały, ale daje czadu także. Wow. Ale czadersko. Ale buja. Ale bujaki.